Tworzymy tą rzeczywistość wszyscy razem, wspólnie. Tworzymy ją globalnie, każdy z nas indywidualnie, swoje życie ma ogromny wpływ na to, jak wygląda swoje życie, ale przede wszystkim wspólnie tworzymy. To my jesteśmy tym systemem. To my tworzymy ten system i tak naprawdę, żeby rzeczywistość i żeby system się zmienił, to my musimy się zmienić. My, jako ludzie, musimy uwierzyć, że możemy po prostu funkcjonować i żyć inaczej. E, niestety, to, jak jesteśmy skonstruowani, to jest e, jedną z przeszkód, e, dlaczego ciągle jeszcze mamy taką, a nie inną rzeczywistość. E, aktualnie e, końcówka października, więc e, sytuacja globalnie jest dosyć napięta, różne rzeczy się dzieją, e, które no, w dalszym ciągu wskazują, tak, że, jesteśmy, że żyjemy w oddzieleniu, że walczymy ze sobą. I to, jest, I to jest elementem pewnej gry. To jest, tak jak ja to czuję, tak jak ja to rozumiem, to jest po prostu elementem e, e, spłaty karmy między tymi wszystkimi narodami, które w tej chwili globalnie są za, za, zaangażowane w te konflikty. i e, Uważam, że nie ma tutaj miejsca na błąd, niezależnie od tego, jak bardzo brutalnie wyglądają te obrazy i jak bardzo jest to przykre i smutne, że w dalszym ciągu gdzieś kogoś na świecie spotyka to, co spotyka tych ludzi właśnie teraz na Bliskim Wschodzie i za naszą wschodnią granicą. Natomiast to my. Tak naprawdę zgadzamy się na wiele rzeczy, które w dalszym ciągu jeszcze są elementem naszej tej rzeczywistości, tak? Wiele osób mówi, że nie ma żadnego wpływu, że ich zdanie się nie liczy, że tak naprawdę jednostka nie ma znaczenia. To jest akurat to jest, to jest nieprawda, bo każdy z nas ma ogromne znaczenie, to, co my mówimy, to, co myślimy, to, czym żyjemy, to każdego ka każdy z nas. To czym żyje, to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli e, jesteśmy tworzymy wspólnie taką zupę kwantową globalnie wszyscy, jeżeli wyobraźmy sobie, że jeżeli w tej naszej grupie, e, tutaj ludzi zaludniających tą planetę w 70 czy 80%, to są ludzie, którzy nadal żyją w lęku, w braku, i to są te główne elementy, które determinują, jak wygląda ich życie. To też globalnie jeszcze ta rzeczywistość wygląda tak, jak wygląda, bo ludzie, którzy są w lęku, to są, to są ludzie, którymi jest łatwiej manipulować, którymi jest łatwiej sterować. No niestety żyjemy w świecie dualnym, więc kiedy mówię, kiedy mówię o tym, że. Właśnie to, co teraz powiedziałem, że łatwiej jest takimi ludźmi sterować, którzy żyją w, w lęku, dlatego że mass media no, podają nam różne ewentualności, różne historie, które, które się gdzieś tam dzieją, i, i podają też ewentualności, które mogą się wydarzyć, i to tylko od nas zależy, jak bardzo mocno swoją uwagą będziemy zasilać te informacje. Ma to ogromny wpływ, bo jeżeli yy, oni. Mówię oni no właśnie, dualizm, czyli ci, którzy w dalszym ciągu jeszcze w tym świecie dualnym próbują utrzymać się gdzieś tam przy władzy i utrzymać, jakby, status quo, czyli ten stan obecny, tak, gdzie, gdzie, gdzie wszystkim wydaje się, że żyjemy w braku, że brakuje, że musimy ze sobą walczyć, konkurować. To jest taki świat, w którym, w którym człowiek walczy z człowiekiem, konkuruje, i to widać. Na, na wielu płaszczyznach, to widać indywidualnie, w, często w rodzinach, jeżeli się rozbijają, ale to też widać e, między narodami tak? w jaki sposób dochodzi do, e, do, do różnych sytuacji, których obecnie e, mamy, być, mamy możliwość być świad, świadkami, jak się to teraz wszystko rozgrywa na Bliskim Wschodzie i za naszą. Wschodnią granicą. Tam jest to element, który, który tak naprawdę nie jest żadnym błędem, dlatego że zanim może się coś poukładać to często jest tak, że najpierw pewne rzeczy muszą się trochę tak na pierwszy rzut oka powierzchownie popsuć, tak. Jest pewna karma, która w tej chwili jest spłacana między narodami, które są w tej chwili mocno zaangażowane w ten konflikt, i tutaj nie ma miejsca na błąd, na pomyłkę. Niezależnie od tego, jak bardzo, jak bardzo przykro, smutno i, i no, rozbrajająco to wygląda, tak? Jeżeli. jeżeli jeżeli gdzieś szukasz tych informacji i obserwujesz co się tam dzieje, to te obrazy, które stamtąd dochodzą, e, są naprawdę, e, naprawdę uderzające. E, natomiast, żebyśmy mogli sprawić, żeby ten świat zaczął się zmieniać, to trzeba zacząć od siebie. I to jest taka, taka maksyma, którą pewnie już każdy z was słyszał, ale to jest po prostu to jest najważniejsze. Najważniejsze, bo my, jako ludzie, mamy taką tendencję, żeby uciekać uwagą na zewnątrz i szukać przyczyn e, tych e, różnych niepowodzeń, problemów, trudności, które mamy. Mówię można mówić o tym indywidualnie, ale to też tak jakby też tak zbiorowo, globalnie też tak to po prostu wygląda, tak? e, I szukamy przyczyn e, swoich niepowodzeń z trudności, problemów na zewnątrz. Nigdy, rzadko kiedy mamy, mamy na tyle odpowiedzialności i świadomości, żeby zrozumieć, że tak naprawdę to tylko od nas zależy, jak wygląda nasze życie. To naszym zadaniem jest zrozumieć i rozkminić siebie, swoją podświadomość, tak, która podświadomość to jest taka część e, mózgu, która jest. E, Kilkaset tysięcy razy szybsza, a może nawet miliony szybsza od naszego e, myślącego umysłu. Tego tutaj pokazuję e, e, z przodu, bo to jakby jest ta część związana jest z, z płatem czołowym, czyli najbardziej e, najnowsza ewolucyjnie część naszego mózgu. I ten mózg świadomy, myślący, on, on, jest, on jest bardzo powolny, biorąc pod uwagę, że to wszystko, co jest w naszej podświadomości, to steruje naszym życiem. E, dzieje się często po prostu tak naprawdę machinalnie tak? i e, są różne sposoby, żeby, e, żeby zacząć to e, dostrzegać i rozumieć. E, najprostszym sposobem jest spojrzenie po prostu najpierw na rzeczywistość na, na zewnątrz tak? i jak wygląda nasze życie, jak wyglądają nasze relacje. Jak, wygląda nasze, nasze, jak wyglądają nasze finanse? Czy dobrze nam się wiedzie, czy mamy jakieś problemy? To są często takie wskazówki, że jest w nas coś, co powoduje, że mam w życiu takich ludzi. Jeżeli jesteś z nich zadowolony, zadowolona, to super, oczywiście, jeżeli to są ludzie, których uważasz, że są wartościowi, ale może masz wokół siebie ludzi, którzy nie są uczciwi, nie zachowują się fair, tak. To nie myślisz sobie, że świat jest pełen po prostu, nie wiem, niefajnych, e, e, nieuczciwych ludzi, tylko zastanawiasz się, co jest takiego w tobie, co jest takiego we mnie. Ja się też zastanawiam cały czas nad sobą, jakby obserwuję, co się dzieje w mojej rzeczywistości i analizuję to sobie. E, oczywiście nie ma sensu e, i nie zalecam jakiegoś nadmiernego analizowania, e, bo. To może niestety prowadzić do, do kompulsywnych stanów myślowych i także do, w jakiś tam czas, okresu, ok, jakimś tam okresie czasu także do, do psychos może i do stanów depresyjnych może prowadzić. Te osoby, które bardzo dużo spędzają czasu w swojej głowie, nie dając sobie po prostu takiej przerwy od tego myślenia, tylko żeby po prostu czuć i być w ten sposób, no mają po prostu tendencję właśnie w, wpadania w takie psychozy i stany neurotyczne. Wiem to z własnego doświadczenia, bo sam tego doświadczyłem i e, przeszedłem przez e, dwie ciężkie de, stany depresyjne, które, za które jestem sam tak naprawdę odpowiedzialny. I to już, 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 już to po prostu powiedziałem, e, że to my jesteśmy tym systemem i to my musimy się zmienić. I to, co jest najważniejsze, to nie interesuje nas, co się dzieje dookoła. Nie pouczamy ludzi, którzy, których obserwujemy sobie na zewnątrz, tylko za każdym razem wracamy do siebie i, jeżeli, i, i i jakby szukamy odpowiedzi w sobie, dlaczego jest tak, jak jest w mojej rzeczywistości. To jest ten prawdziwy rozwój. Można to powiedzieć, że to jest rozwój osobisty, chociaż on jest. Yy, yy, dużo dużo mniej jakby <laughs> obszerny niż o, rozwój duchowy, a tak naprawdę to, czym jesteśmy de facto, jakimi jesteśmy istotami, to nie, jest, nie, nie jestem nawet w stanie tego ubrać w słowa, ponieważ sam jeszcze tego nie dotknąłem, ale wiem, że yy, że rozwój duchowy to też jest pewna klatka, którą na siebie narzucamy, ale to jest na potrzeby, jakby tego filmu e, i, i tych, e, tego tematu. Wydaje mi się, że to jest wystarczające określenie, chociaż chcę podkreślać i często też o tym mówię, że jesteśmy czymś więcej niż, niż ten rozwój duchowy tak naprawdę opisuje, ale on jest najbliższy, żeby ten fenomen naszego istnienia po prostu opisać. Więc za każdym razem. Spoglądasz na siebie, zastanawiasz się, co takiego jest we mnie, co powoduje, że ta osoba, że mam taką relację z tą osobą, jeżeli to są na przykład koledzy z pracy albo nie wiem, co jest takiego we mnie, że moja przyjaciółka w jakimś tam aspekcie powoduje u mnie wyrzut negatywnych emocji. Tak I, i, i są pewne rzeczy, które mnie na przykład w niej denerwują i irytują, to jest za każdym razem to jest wskazówka dla ciebie o tobie to nie jest tak, że ona jest w jakiejś zmowie że z premedytacją działa w jakiś sposób żeby ci zaszkodzić na przykład jeżeli jest coś takiego to nie chodzi, to nie chodzi o to, to jest tylko i wyłącznie wskazówka i trzeba tutaj sobie tak uczciwie przed sobą stanąć i sobie i wziąć to, co jest twoje, a oddać to, co należy do, e, do tej drugiej strony, do tej drugiej osoby. Jesteśmy jeszcze niestety, jako, jako, mm, jako ludzie jeszcze bardzo niedojrzali, właśnie dlatego, że cały czas szukamy winnych na zewnątrz, nie. nie nie bierzemy odpowiedzialności za swoje życie, za to, jak się czujemy, za to, za nasze myśli, za to, jak, jak, nie wiem, jak wyglądamy, tak, yy, nie bierzemy za to odpowiedzialności i takim bardzo dobrym przykładem tego, jak, jak w dalszym ciągu jeszcze, chociaż to się już zmienia oczywiście, tak, jakby... Nie chcę generalizować, bo na pewno trzeba wziąć 8 miliardów ludzi i każdego, prawda? Jakby wziąć indywidualnie i, i jakby, no, obserwować i, i opisać, tak? Ja mogę oczywiście mówić o sobie i dostrzegam. Dostrzegam nawet różnicę, jaki byłem miesiąc temu, jaki byłem pół roku temu, jaki byłem rok temu, jaki byłem 2-3-4 lata temu, gdzie wydawało mi się, gdzie już byłem w rozwoju tak? I, i rozumiałem że, i to, co o czym teraz mówię, że jestem odpowiedzialny za to, jak moje, moje życie wygląda. E, moje ciało, moje zdrowie było w opłakanym stanie, to także niestety miało ogromny wpływ. Ten sposób życia w tych bardzo niskich emocjach i, i w stanach po prostu mentalnych, myśli kom, kompulsywnych, które mnie bardzo mocno dotykały i to miało ogromny wpływ na moje, na moje ciało. Natomiast widzę, jak bardzo się zmieniłem przez ten czas jak się cały czas po prostu zmieniam ile jeszcze od, ze mnie odpada i. To, co mnie nauczyło życie, tak naprawdę to takiej pokory cały czas, bo, bo można w pewnym momencie sobie pomyśleć, co to ja już nie wiem i jaki, prawda, ja tutaj nie jestem rozwinięty i czego ja tutaj nie rozumiem. Im więcej jakby sięgam, im głębiej, tym bardziej mi się wydaje, że po prostu totalnie nic jeszcze nie wiem, tak, że. Czasami się nawet zastanawiam, o czym ja mam w ogóle mówić, tak? o, o czym mam powiedzieć. Bo tak naprawdę to, co bym chciał dotknąć w sobie i mam takie ogromne pragnienie, to nie, człowiek nie jest w stanie tego wyrazić słowami. Ale to jeszcze, jest, to jeszcze jest przede mną, to jest jeszcze przed nami tak naprawdę, bo to nie tylko o mnie chodzi. Chociaż wszyscy jesteśmy na różnych poziomach i na różnych ścieżkach w różnym momencie, ale to jest zupełnie nieważne. To nie ma znaczenia, dlatego że ostatni będą pierwszymi i wszyscy idziemy dokładnie w tym samym kierunku. E, nie ma innej drogi, e, bo tak pewnie się zgodzicie, tak jak żyjemy teraz e, globalnie, indywidualnie, żyć nie możemy e, dalej, bo doprowadzi nas to do, po prostu do, do zagłady. E, i, a tego chcemy uniknąć. Ale to, co należy zrobić, to przede wszystkim najpierw skupić się na sobie. I nie mówię tutaj, żeby, żeby być takim egoistycznym e, człowiekiem, e, tylko żeby, żeby rozumieć swoje miejsce i żeby rozumieć w jakim momencie i w jakim miejscu w swoim rozwoju jesteś, żeby cały czas spoglądać na siebie. Zacząłem mówić o tym, o tym fenomenie psychologicznym, nie skończyłem, e, wskoczyła następna myśl. Ten fenomen, który pokazuje, jak bardzo jeszcze jesteśmy nieodpowiedzialni, to jest taki fenomen, kiedy ktoś potrzebuje pomocy na ulicy i zbiera się bardzo duża grupa osób w jednym momencie i ten fenomen psychologiczny jest tak opisywany, że im więcej osób się zbiera, tym mniej, mniejszą ochotę każda z osób, która jest zebrana wokół tej osoby, która e, potrzebuje pomocy, e, chce coś fizycznie zrobić, bo myślimy sobie, że ten ktoś może zadzwoni na pogotowie i żeby przyjechali pomóc temu człowiekowi, albo ewentualnie, a może on zrobi, e, prawda, e, sztuczne odduchanie i, i masaż serca i tak dalej. Więc jest to, jest to bardzo świetnym obrazem, kiedy jest po prostu nasz bardzo dużo wokół jakiejś sytuacji, myślimy sobie, co ja mogę, nie? Ja i tak, to może ktoś inny coś zrobi, nie? Ja często ludzie mówią, a ja coś zacznę robić, zmieniać, jak, jak inni też zaczną coś robić i zmieniać. Nie, to właśnie tak nie działa. Tak jak już powiedziałem wcześniej, to my jesteśmy tym systemem, to my musimy się zmienić. Dla wszechświata nie ma znaczenia, ile razy upadniesz, ile razy będziesz popełniać błędy. Wszechświat jest taką, tak, tak, taką istotą, która jest, jest bardzo kochająca i ludzie, którzy przekraczali próg śmierci i po czym wracali, bo nie było im dane jednak, żeby odejść opisują w swoich doświadczeniach jako, jako wielkie źródło energii i wielkie źródło miłości które jest po prostu wyczuwalne wszędzie po tamtej stronie jak, jak przekracza się e, e, granice śmierci I, i to jest właśnie taka istota, która nas wspiera bo możemy żyć dwojako tutaj na ziemi większość z nas żyje tak jakby <laughs> świat był wrogiem że wszędzie czai się niebezpieczeństwo, że trzeba o wszystko, o wszystko walczyć. Bardzo wielu ludzi bardzo lubi używać tego określenia. Walczymy, walczymy dalej, walczymy, walczymy w, w sportach, wszędzie walczymy. Walczymy za wschodnią granicą, walczymy z tym, walczymy z systemem. To my jesteśmy systemem. Kiedy mówimy, że walczymy z systemem, to tak naprawdę walczymy, walczymy, walczymy sami ze sobą. I to jest bardzo ważne, żeby, żeby to zrozumieć, że nie możemy tak żyć w takim braku, w lęku, w rywalizacji, tak żyje ciągle jeszcze większość ludzi, bo to nie doprowadzi nas do żadnego fajnego miejsca. I dwa tygodnie temu były wybory w Polsce. <laughs> nie wygrali ci, którzy chcieli wygrać, wygrali ci drudzy, to nie ma znaczenia, kto wygrał, ale generalnie to wahadełko było wychylone w tą stronę, w tej chwili zostało wychylone w drugą stronę. Rozmawiałem z jakimś takim człowiekiem, takim przypadkowym, kto oczywiście często tematy z przypadkowymi ludźmi schodzą na tematy polityczne. I on powiedział coś bardzo ciekawego, nie? Że, że ostatnie 20 lat, ponad 20 lat to jest ciąg, w wyborach, to jest ciągle głosowanie na kogoś, żeby odsunąć tych od władzy. Czyli cały czas po prostu w jedną i w drugą stronę, po prostu jak, za, jak ten pies za własnym ogonem, po prostu biegniemy. To, co chciałem powiedzieć, to, to że efekt. E, tych e, aktualnych wyborów, to nie jest dla nas żadne rozwiązanie. Żadnym rozwiązaniem oczywiście nie była bo, e, ekipa, która najprawdopodobniej teraz już schodzi z władzy i żadnym rozwiązaniem nie jest ta aktualna. A ludzie mi często zadają pytanie, no to jak mamy żyć? Nie wiem, zacznijmy o tym rozmawiać. Właśnie może jeżeli masz jakiś, jakiś fajny pomysł, jak, jak jest jakaś idea, która gdzieś kiedyś Ci e, wpadła... E, w ucho, w oko, to proszę opowiedz o tym, napisz o tym, jakbyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli żyć inaczej. Ja mogę powiedzieć tak jak ja, mam odwagę, żeby żyć zupełnie inaczej, i iść swoją ścieżką, i to nie jest proste. I uczę się ufać i wierzyć, że świat nie jest mi wrogiem, że jest wszystkiego pod dostatkiem. Że możemy żyć w zgodzie, mimo różnic poglądów, mimo różnych religii, koloru skóry, płci, możemy żyć w zgodzie, możemy żyć w jedności, możemy, możemy stanąć ponad podziałami, zjednoczyć się i zacząć żyć inaczej. Uważam, że tam, w, tam, gdzie zmierzamy, będziemy zarządzać sami sobą. Nie będziemy potrzebować jakiegoś systemu, jakiś jakichś instytucji, tak, które e, będą załatwiać za nas sprawę, no bo my, bo to jest duża odpowiedzialność, prawda, wziąć, e, e, prawda, odpowiedzialność, to jest duża odpowiedzialność, to jest duża waga, wziąć odpowiedzialność za swoje życie, ludzie, <coughs> ludzie dorośli często tego nie robią, nie, a co dopiero, wziąć odpowiedzialność za jakąś większą grupę, grupę ludzi, możemy... Możemy zarządzać sami sobą, możemy się zjednoczyć, możemy żyć inaczej, możemy się zmienić. Bardzo mocno w to wierzę i uważam, że trzeba to po prostu powtarzać. Powtarzać to w nieskończoność do znudzenia, że tak może być. Jeżeli e, słuchasz tego do tego momentu, to mam nadzieję, że też w swoim sercu znajdziesz tą wiarę i tą nadzieję, żeby żyć właśnie tak inaczej, żeby żyć w tym zaufaniu, żeby patrzeć na wszystkich e, tych których ciężko jest obdarzyć miłością, żeby patrzeć ze zrozumieniem, z szacunkiem, żeby znajdować w sobie to miejsce, żeby, żeby, żeby odrzucać nienawiść, lęk, niechęć do tych ludzi, tylko żeby postrzegać ich jako element tej całej układanki, który jest potrzebny tak samo jak ty i ja. Jeżeli, jeżeli masz w sercu światło. Chcesz żyć w zgodzie z naturą, w zgodzie z innymi ludźmi? Chcesz być wartościowym, dobrym człowiekiem, który potrafi odkryć swoje talenty i dzielić się z innymi ludźmi? To, to jest ważne, żebyś, żebyś tak to robił, ale są jeszcze ciągle ci, którzy, którzy nie wierzą. I to też jest ok. Nie ma sensu nikogo na siłę przekonywać. Najlepszym sposobem na przekonanie kogoś innego jest staniem się, staniem się takim namacalnym, żywym przykładem, że można żyć inaczej, że Twoje życie z to totalnej ciemności, z problemów finansowych, ze zdrowia zaczyna się powoli układać. To dzieje się w moim życiu. Nie wiem, dokąd życie mnie prowadzi. Moja głowa wiele rzeczy chciała bardzo mocno, żeby były tak, a życie dawało mi coś innego i jeszcze kilka lat temu odrzucałem wiele rzeczy. W tej chwili przyjmuję wszystko, chociaż zastanawiam się, czy te fajne rzeczy, które do mnie przychodzą, czy to są na pewno prezenty, bo często prezent, który wygląda powierzchownie, że jest prezentem, nie zawsze nim musi być. Ale dzięki tym wszystkim doświadczeniom się uczymy uczymy się wybaczać uczymy się uczymy się kochać, rozumieć jak funkcjonuje nasza rzeczywistość i traktować tych, którzy są dla nas niemili być może chcą nam wyrządzić jakąś krzywdę, żeby patrzeć na nich ze zrozumieniem że odgrywają po prostu jakąś rolę w moim, twoim życiu żeby mieć dla nich szacunek żeby im po prostu za to dziękować że są tacy, jacy są i wiem, że to jest bardzo trudne i żeby ufać, o tym trzeba pamiętać, żeby ufać życiu, że Ziemia i wszechświat nas wspiera, że proces życia nas wspiera. Nie jestem w stanie tego powiedzieć wystarczająco, wystarczająco dobitniej i, i często, yy, i wystarczająco wiele razy, tak, żeby, żeby to naprawdę się zakotwiczyło. Jak mówię do Was, to mówię także do siebie, bo chcę być. Żeby każda komórka mojego ciała wierzyła dokładnie w te słowa, że świat jest bezpiecznym miejscem, że jest, że jest wszystkiego pod dostatkiem, że możemy żyć w zgodzie, w jedności, że możemy żyć w zdrowiu, że możemy wszyscy mieć wszystkiego pod dostatkiem dach nad głową, że możemy być wszyscy nakarmieni i mieć wszystko, czego dusza zapragnie. Wiem, że jako ludzie mamy w to w sobie i jest takich ludzi coraz więcej. Dziękuję bardzo że dotrwaliście do tego miejsca, jeśli dotrwaliście. Jestem także terapeutą, pracuję metodą EFT. W opisie można znaleźć informacje, jak się zapisać na sesję. Jeśli jest coś, co, co ci towarzyszy w twoim życiu, a co czujesz, że ci już nie jest potrzebne i nie potrafisz sobie z tym poradzić, przetransformować tego na światło, uwolnić się od tego, to metoda EFT jest takim właśnie Specjalnym narzędziem, dzięki któremu można to zrobić dużo szybciej niż w tradycyjny sposób. Także zapraszam serdecznie, dajcie lajka, subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Pomożecie to w ten sposób się temu kanałowi rozwijać. Przyślijcie proszę ten film dalej do swoich przyjaciół, znajomych. Jeśli znacie kogoś, kto, komu ta wiedza, komu ta informacja mogłaby się przydać. Będę za to ogromnie wdzięczny, też to pomożecie w ten sposób się temu kanałowi rozwijać. Za dziś serdecznie dziękuję i do zobaczenia.